Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji, na konferencji powiatu sopockiego. Przyjechali i stawili się wszyscy wójtowie, burmistrzowie, na czele też jest panem starostą Sopułki. Bardzo miła informacja dla samorządu. Pobiegła dzisiaj rano informacje poszczególne samorządy, że rząd polski bardzo duże środki przeznacza dla samorządów. Od kilku tygodni rozmawialiśmy z panem premierem, z panem prezydentem Dudą, z panią wicepremier Jadwigą Emilewicz, że środki finansowe dla przedsiębiorstw, które otrzymują, bardzo sprawnie są wypłacane, ale samorządy też potrzebują środków finansowych. A każdy samorząd potrzebuje inwestycji, a inwestycje służą i poprawiają jakość życia dla mieszkańców. I środki finansowe są zabezpieczone dla poszczególnych gmin. To są środki 500 tysięcy najmniej dla gminy, a największa dotacja jest nawet ponad 93 miliony. W tym programie biorą udział gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, powiaty i miasta na prawach, powiat na prawach ziemskich, tak jak Białystok, Łomża czy Suwałka. Te inwestycje można będzie realizować już w tym roku, bo nabór wniosków odbędzie się na początku sierpnia, a zakończy się to końca sierpnia. Także w sierpniu mamy cały ten cykl, a we wrześniu będą pierwsze środki finansowe wypłacane samorządom. Nasz powiat otrzymał te środki finansowe dość spore, nie ukrywamy, i bardzo oczekiwał na te środki finansowe. Jeszcze wrócę do tego, że wnioski będą składane do Urzędu Wojewódzkiego, do Wojewody Podlaskiego. I tam też to będą uproszczonym systemem przelewane na rekompensaty, nazwijmy, do inwestycji, które realizują samorządy. Taką największą nasz powiat sopulski otrzymał dotację, no bardzo dużo, największą praktycznie z powiatów. Największa to jest dotacja w województwie podlaskim, to powiat sopulski otrzymał. To jest kwota prawie 6 milionów złotych, a wiemy, że dla powiatu jest bardzo potrzebna inwestycja. Duże inwestycje są prowadzone. Jeszcze może takie pytanie, dlaczego takie wskaźniki wzięto? Przede wszystkim wzięto wskaźniki, ile dany samorząd, jakie inwestycje prowadzi. Tu był ten wskaźnik. No i oczywiście dochodowość samorządu. Oprócz tego też jeszcze o wskaźniki, które mówimy o dochodowości, ale przede wszystkim też o zadłużeniu danej samorządu. I tutaj także jeszcze wrócę, że 500 tysięcy to jest minimum. Także mogli w niektórych gminy otrzymać na 50 tysięcy, ale za 50 tysięcy, szanowni państwo, to jest małe środki finansowe. 500 tysięcy, lepiej to wspomoże gminy. I tutaj powiat sopulski otrzymał największe środki finansowe, a nie ukrywam, że jest bardzo potrzebne. Ja tutaj myślę i wręczę dzisiaj ten symboliczny czek dla starosty sopulskiego na prawie 6 milionów złotych, a wiemy, że przede wszystkim służba zdrowia nam potrzeba jest. Każdy o tym wie. Szpital Sokulski, szpital w Dąbrowie Białostockiej. I to, bo drogi są już zabezpieczone w środkach finansowych, ale na szpital to pan starosta i samorządowcy wiedzą o tym, że jest. Także panie starosto, proszę przyjąć w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej, że jednak chcemy wybudować, wiecie państwo, hale dla się boiska. Wiele, wiele inwestycji dzięki tym środkom będziemy mogli realizować. Bardzo serdecznie panie pośle, dziękuję z całego serca i dziękuję dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej. 6 milionów złotych dla powiatu. Dziękuję bardzo. Ja jestem akurat przykładem tego, że z małej gminy można ideę przenieść na cały kraj. To jest mój indywidualny pomysł. Gminny fund inwestycyjny, z którym w ramach Zarządu Związku Gmin Wiejskich występowaliśmy już parę tygodni temu, podkreślając wagę dofinansowania dla samorządów, szczególnie z obszarami wiejskimi. Podtrzymujemy nasz postulat, jako że dzisiaj złożyliśmy zdane uwagi do pani minister Emilewicz, ażeby to minimalne wsparcie wynosiło jednak milion złotych, bo co innego znaczy milion dla gminy wiejskiej, takie jak nasze, co innego dla dużego miasta.
W tej chwili, szanowni państwo, o godzinie 12:00 toczą się rozmowy w Ministerstwie Rozwoju. Z jednej strony pani minister ze swoją ekipą, pani minister Emilewicz, z drugiej strony przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych. Nasz związek reprezentuje nasz przewodniczący, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski. To jest nasz sukces, szanowni państwo. Oczywiście, dobre jest 500 000 zł, bardzo cieszy. Tylko szkoda, że tak mało się mówi o tych, którzy to zainicjowali. Ja osobiście mówiłem o tym w Senacie, rozmawiałem, negocjowałem w Ministerstwie Rozwoju, podobno moi koledzy. Wielka, ciężka praca przyniosła wreszcie, panie pośle, efekty. Cieszę się, że rząd zrozumiał potrzeby samorządu, że te pieniądze zostały wygospodarowane w ramach walki z kryzysem, w ramach ratowania budżetów samorządowych. Do tej pory gmina Sokółka wspierała inne samorządy, tak jak powiat sokółski. I czas, żebyśmy też byli wspierani i doczekaliśmy się ze strony rządu polskiego, ze strony pana posła Mieczysława Kazimierza Baszko, bo to on tutaj jest inicjatorem na tym terenie, on wspiera samorządy i bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję, a te pieniądze przysłużą się nam na zadania własne gminy, bo od tej pory powinniśmy dbać tylko i wyłącznie o zadania własne gminy. Bardzo dziękuję i w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo, pani burmistrz.